Znajdujemy się w odległej przeszłości. Ludzkość pomyślnie skolonizowała Marsa i Księżyc. Rozwiązano problem przeludnienia i głodu na świecie. Wkrótce jednak nasza planeta, znaczy planety, stają w obliczu nowego zagrożenia. Księżyc też. Wyobraźmy sobie, że w dalekiej przyszłości naukowcy odkryją, że za 150 lat Słońce eksploduje i całkowicie zniszczy Układ Słoneczny. Niech to! Tyle wystarczy, żeby zbudować flotę ogromnych statków kosmicznych oraz ewakuować wszystkich z Ziemi. Ale to za krótko, żeby obmyślić podróż rodem z filmów science fiction. W tym scenariuszu minęło już trochę czasu od momentu odkrycia nowych, nadających się do zasiedlenia planet. A podróż na najbliższe zajmie co najmniej kilka milionów lat. Nie ma innego wyboru. Ludzkość kieruje się na pokłady gigantycznych statków kosmicznych w celu odbycia nieskończenie długiej podróży. Mija kilka dekad. Opuszczamy Układ Słoneczny i patrzymy na eksplozję Słońca. Ogromny błysk i tyle. Światło zgasło. Zostały po nim tylko odległe gwiazdy i nieskończona czerń głębin kosmosu. Wszystkie statki lecą na zsynchronizowanym autopilocie, który nie zboczy z trasy bez względu na okoliczności. Nawet jeśli wszyscy pasażerowie zginą, statek i tak dotrze do celu podróży. Dobra wiadomość jest taka, że ludzkość będzie istnieć jeszcze przez kilka milionów lat. Zła? Będziemy wyglądać zupełnie inaczej. Lądujący na nowej planecie statek będzie pełny bezkształtnych, pulsujących biomas, znajdujących się w metalowych egzoszkieletach. Oto jak do tego dojdzie. Kości, podobnie jak mięśnie, słabną w kosmosie. Stan nieważkości sprawia, że na ciało człowieka nie oddziałuje żadne ciśnienie zapewniające mu właściwe funkcjonowanie. Astronauci z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej często ćwiczą, żeby zapobiec osłabieniu mięśni, ale wróćmy do naszej opowieści. Na pokładzie każdego transportu kosmicznego znajdują się siłownie i specjalny sprzęt, którego zadaniem jest odtworzenie grawitacji Ziemi. Niestety, bez względu na częstotliwość wykonywanych ćwiczeń w kosmosie, to i tak za mało. Po upływie pierwszych 100 lat kości ludzkie stały się tak kruche, że nawet najmniejszy wysiłek fizyczny prowadzi do kontuzji. Po kolejnych 100 latach nikt nie jest w stanie ustać na nogach, ale nie tylko z powodu słabych kości. Po takim czasie spędzonym w stanie nieważkości ciało człowieka znacząco się zmieniło. Sporym problemem jest zanik zmysłu równowagi. Ktokolwiek spróbuje stanąć na nogi, zwyczajnie się przewróci. Kapitanowie statków rozebrali maszyny produkujące grawitację, które i tak od jakiegoś czasu nie działały. Z kolei po sprzęcie sportowym już dawno ślad wszelki zaginął. Został wykorzystany jako części zamienne wszystkich statków. Brak grawitacji nie tylko osłabił ludzi, ale sprawił również, że stali się wyżsi. Utrzymuje ona kręgosłup we względnej stabilności. Teraz jednak dyski międzykręgowe rozszerzają się w sposób niekontrolowany. Ludzie zaczynają przypominać dmuchane zabawki. Wszystkim wręcza się mechaniczne ramiona i nogi. Zakładają je i zabierają się do pracy. Konserwacja silnika, sprzątanie sypialni, wyrzucanie odpadów kosmicznych, unoszenie czegokolwiek – wszystko odbywa się z udziałem mechanicznych kończyn. W miarę upływu czasu ludzie stają się coraz bardziej bezbronni. Na szczęście mechaniczne kombinezony co chwilę są ulepszane. Od chwili, w której Słońce zapadło się w siebie, oczy napotykają mnóstwo problemów. Naszą gwiazdę zastępują na pokładzie specjalne lampy, które produkują również witaminę D. W wyniku mniejszej ilości światła źrenice znacząco się rozszerzają. Kilka dekad później wzrok wszystkich ludzi ulega pogorszeniu. Problem ten na szczęście udaje się rozwiązać dzięki technologii. Sztuczne soczewki skupiają więcej światła, co ratuje ludzkość przed utratą wzroku. Statki dezynfekuje się każdego dnia. Owszem, zapobiega to rozmnażaniu bakterii, ale oznacza również, że układ odpornościowy człowieka nie musi już zwalczać jakichkolwiek chorób. Wkrótce organizm ludzki nie będzie w stanie obronić się nawet przed przeziębieniem, a jego skutki mogą być opłakane. Póki co to jeszcze nie stanowi większego problemu. Na pokładzie nie ma żadnych bakterii. Ale co będzie dalej? Rośliny hoduje się w specjalnych szklarniach wyposażonych w zapasy wody oraz światła ultrafioletowe. Wytwarzają one tlen, który roznosi się po całym statku. To nie wystarczy, żeby zaspokoić potrzeby milionów ludzi, jednak przypomina im o planecie, którą opuścili wiele lat temu. Setki lat życia na statku kosmicznym sprawiły, że człowiek zaadaptował się do nowych warunków i niemal całkowicie przestał oddychać. Płuca prawie całkowicie zanikły. Ludzie zaczynają szukać nowych sposobów pozyskiwania tlenu, z wody czy butli z płynnym tlenem.
stajemy się zupełnie nowym gatunkiem. Inżynieria genetyczna z każdym rokiem czyni nowe postępy. Powstały kombinezony w pełni podtrzymujące życie. Usprawniają mobilność, zwiększają siłę, wyostrzają wzrok, słuch, a nawet wspomagają mowę. Głos człowieka stał się tak słaby, że ludzie mogą co najwyżej szeptać. Na szczęście kombinezony posiadają wbudowane mikrofony i głośniki. Tradycyjne jedzenie zastąpiły specjalnie przygotowywane płyny. Po tylu latach spędzonych w kosmosie, ludzki żołądek nie jest w stanie strawić pokarmów twardych. O orzechach czy nawet najmniejszych krakersach można co najwyżej pomarzyć. Na początku podróży stołówki oferowały bardzo bogatą gamę smaków. Z czasem jednak ludzie zapomnieli, jaki smak powinny mieć poszczególne potrawy. Koniec końców zaprzestali dodawania przypraw. Takie jedzenie sprawiło, że kubki smakowe przestały funkcjonować. Z czasem ludzie całkowicie stracili zmysł smaku. Niektórzy nie mogą się pogodzić z takim życiem, mają jednak wybór. Mogą wejść do komory kriogenicznej i zamrozić się na miliony lat. Potem, jak tylko statek wyląduje, zostaną rozmrożeni. Ale tak długi czas zamrożenia jest bardzo ryzykowny. Nie ma bowiem gwarancji, że statek nie zderzy się z asteroidami albo nie napotka innych przeszkód. Ludzie próbują więc czegoś innego. Zgrywają swoją świadomość do głównego komputera. To o wiele bezpieczniejsze i zużywa znacznie mniej energii. Po przebudzeniu można wgrać świadomość do nowego, ulepszonego kombinezonu. Niektórzy postanawiają wieść normalne życie. Mijają tysiące, a następnie miliony lat. Ludzie wyglądają teraz zupełnie inaczej. Ich kończyny są sztuczne, egzoszkielety, które zakładają, kontroluje siła umysłu. Z każdym mijającym tysiącleciem ręce, kark, nogi, kręgosłupy stają się coraz mniejsze. Kruszające kości zanikają. Oczy, nosy i usta również. Czaszka nie chroni już mózgu. Otacza go jedynie warstwa miękkiej skóry. Tylko świadomość pozostaje w stanie nietkniętym. Człowiek współczesny jest potężnym, zaawansowanym technologicznie robotem, kontrolowanym przez małą, pulsującą torbę, której wnętrze wypełnia mózg. W naszej wizji, odkąd ludzie opuścili Ziemię, minęło kilka milionów lat. Wszyscy mieszkańcy statku zdążyli zapomnieć, że ich rodzaj urodził się na planecie z grawitacją. Historia życia na Ziemi stała się mitem, starożytną legendą. Większość ludzi wierzy, że statki od zawsze były ich prawdziwym domem. Dlatego, gdy w końcu docierają do celu podróży, mało kto ma ochotę opuścić bezpieczny pokład maszyny kosmicznej i rozejrzeć się po nowym świecie. Życie w kombinezonie na nowej, nieznanej planecie wydaje się zbyt trudne. Grawitacja, powietrze, bakterie, zarazki. Zanim ludzkość przywyknie do nowych warunków, minie kilka tysięcy lat. Na szczęście dysponuje ona tajną bronią, jaką jest technologia. Umysły wszystkich ludzi zostały zgrane z komputera głównego i wgrane do nowych kombinezonów. Rodzaj ludzki staje przed wyborem: wyjść ze statku i uczynić ten świat swoim domem, albo pozostać na pokładzie. Ci, którzy postanawiają zostać, wyruszają w głębsze zakamarki kosmosu, aby odkrywać nowe światy. Reszta musi przywyknąć do warunków nowej planety. Jest ona całkowicie różna od Ziemi. Powietrze ma inną gęstość, panują tu inne warunki atmosferyczne, a sama planeta pełna jest dziwnych pierwiastków chemicznych. Zanim te robotyczno-mózgowe worki nabiorą nowego kształtu, minie kolejny milion lat. Pewnego dnia dalecy potomkowie ludzi będą chcieli zbadać swoje pochodzenie. Wynajdą statek zdolny do podróży czasoprzestrzennych, a ich badania dotrą do odległej przeszłości, małej planety o nazwie Ziemia w tym momencie. Możemy spróbować wyobrazić sobie, że jutro na naszym podwórku wyląduje statek kosmiczny, którego pasażerowie będą naszymi potomkami, ale z przyszłości. Ci z nich, którzy zostali na statkach, zapewne znaleźli nowe planety i, kto wie, może postanowili się na niektórych osiedlić. Ich ciała również się zmienią i zaadaptują do nowych warunków. Tak więc za miliardy lat wszechświat mogą zamieszkiwać różne niesamowite stworzenia, które łączy jedno. Niegdyś wszystkie one były ludźmi. Ilu ludzi potrzebujemy, by stworzyć nową cywilizację? I to nie na Ziemi, ale na Marsie. W zdecydowanie niełatwych warunkach. A jeśli już skompletujemy taką kolonię i wyślemy ich w kosmos, to z jakimi problemami przyjdzie im się zmierzyć? Czy przetrwają tak daleko od domu, bez żadnego wsparcia? Najnowsze badanie naukowe rzuca nieco światła na te pytania. Przyjrzyjmy się płynącym z niego wnioskom. A zatem planujemy kolonizację Marsa. Cóż, nie jest to
to łatwe zadanie. Mars jest czwartą planetą od Słońca i siódmą co do wielkości w Układzie Słonecznym. To ciało niebieskie jest bardzo podobne do naszej Ziemi. Co więcej, zanim Mars stał się bezkresną pustynią, równie dobrze mógł wyglądać tak, jak Ziemia teraz. Miliony lat temu była tam woda, oceany, rośliny i kto wie, może nawet życie. Fajnie byłoby mieć tam z powrotem te wszystkie fajne rzeczy. Nic dziwnego, że o kolonizacji tej planety mówi się już od bardzo dawna. Obecnie SpaceX twierdzi, że projektowany przez nich międzyplanetarny statek kosmiczny mógłby dostarczyć na Marsa 100 osób. Właściciel firmy, miliarder Elon Musk, mówił o stworzeniu floty, która mogłaby zapewnić stały dopływ zasobów na Marsa. Ale na ile realne są te wszystkie plany? Właściwie to nie za bardzo. Zanim wyślemy tam ludzi, musimy rozwiązać szereg problemów, na przykład wpływ intensywnego promieniowania kosmicznego, toksyczną glebę, niską grawitację, bardzo niskie temperatury i całą masę innych komplikacji. A to przecież dopiero początek. Stworzenie pojazdu, który faktycznie będzie mógł z powodzeniem wylądować na Marsie i wrócić na Ziemię, zajmie co najmniej kilka dekad. Zróbmy jednak eksperyment myślowy i wyobraźmy sobie, że w końcu zdecydowaliśmy się na kolonizację tej planety. Jak mogłoby to wyglądać? Ostatnio naukowcy opublikowali nowe badanie na ten temat, zatytułowane Minimalna liczba osadników niezbędna do przetrwania na innej planecie. Autorem tego opracowania jest Jean-Marc Salotti, profesor z Narodowego Instytutu Politechnicznego w Bordeaux we Francji. Jego artykuł został opublikowany w czasopiśmie Scientific Reports. Jak można się domyślić, celem badania była analiza czynników związanych ze skolonizowaniem innej planety. Ile zasobów potrzebujemy? Jak powinna funkcjonować kolonia, czym powinni zajmować się jej mieszkańcy, jak długo potrwa zorganizowanie tego wszystkiego i oczywiście ile dokładnie ludzi potrzebujemy, żeby plan się powiódł. Spróbujmy odpowiedzieć na te wszystkie pytania. Wyobraźcie sobie, że przenieśliśmy się w cudowną przyszłość. No, nie do końca. Właściwie to dość przerażającą przyszłość. W swoim badaniu Salotti sugerował, że życiu na Ziemi zagraża jakieś katastrofalne wydarzenie na wielką skalę, więc jedynym sposobem na przetrwanie ludzkości jest udanie się na Marsa lub jakąś inną planetę. Niestety, w tym wymyślonym scenariuszu dostawy zaopatrzenia z Ziemi są nieregularne albo nawet całkowicie niedostępne. Teraz kolonia musi przetrwać samodzielnie. No i już w tym momencie napotykamy mnóstwo problemów. Na przykład nie jesteśmy pewni, czy mieszkańcy kolonii będą ze sobą współpracować. Czy będą się ze sobą komunikować w odpowiedni sposób? Czy podzielą się swoim czasem i zasobami tak jak powinni? Ludzie zawsze coś psują w relacjach z innymi ludźmi. Mogę się nawet założyć, że to właśnie z tego powodu musieliśmy uciekać na Marsa, ale nawet jeśli pominiemy ten aspekt, to co z kwestiami organizacyjnymi? Jakim sprzętem dysponujemy? Czego będziemy używać do wydobywania zasobów? Jakie umiejętności będą nam potrzebne? Wiecie co? Dajmy temu spokój. W naszym przypadku te rzeczy nie mają znaczenia. Wiemy tylko, że kolonia nie ma zbyt wielu początkowych zasobów i sprzętu, a czynnik ludzki jest absolutnie nieprzewidywalny. Widać więc, że szanse na przeżycie mieszkańców są dość małe, ale musimy jakoś się z tym uporać. Salotti opisuje dwie rzeczy, które w takim przypadku miałyby ogromny wpływ na nasze przetrwanie. Te rzeczy to w zasadzie zmienne w równaniu matematycznym. Pierwszą z nich jest dostępność lokalnych zasobów. Zasadniczo oznacza to wodę, tlen i wszelkiego rodzaju przydatne pierwiastki chemiczne. Te zasoby powinny być jakoś wydobyte i łatwe do wykorzystania. Na szczęście nie zaczynamy od zera. Wiemy już sporo o Marsie. Co możemy tam znaleźć i jak to wykorzystać do podtrzymywania życia, rolnictwa i produkcji przemysłowej? Kolonia ma szczęście, bo wszystko to zostało wielokrotnie zbadane i opublikowane w raportach i książkach w ciągu ostatnich lat. Dzięki temu łatwo się zorientować, czym mogą dysponować mieszkańcy. Wiemy na przykład, że z atmosfery można by wydobywać gazy, a z gleby minerały. Na Marsie moglibyśmy pozyskać takie rzeczy jak żelazo, szkło, a nawet związki organiczne.
Najważniejszym problemem stanie się żywotność sprzętu, którym będą posługiwać się nowi Marsjanie, a będą musieli zdobyć jak najwięcej materiałów, zanim urządzenia się zepsują. Utrzymanie ich w dobrej kondycji stanie się ich najważniejszym zadaniem. Druga rzecz to zdolność produkcyjna, czyli szybkość pracy. Mamy określoną listę rzeczy, które musimy zrobić, na przykład wykonać jakieś narzędzia, i to wszystko musi być wyprodukowane w odpowiedniej ilości w krótkim czasie. Saloti twierdzi, że najważniejszy będzie tu tak zwany czynnik współdzielenia. Wyobraźmy sobie jedną osobę, która próbuje przetrwać na Marsie. Musiałaby ona wykonać wszystkie zadania samodzielnie, na przykład znaleźć lub zbudować własny system dostarczania wody pitnej, tlenu i wytwarzania energii elektrycznej. Widzieliśmy już, jak to wyglądało w filmie Marsjanin. To wcale nie było łatwe zadanie. Czasu zawsze jest za mało, a tego wszystkiego jest po prostu o wiele za dużo dla jednej osoby. Oczywiście, o ile nie jesteś się Mattem Damonem. Dlatego o dziwo potrzebujemy dość dużej kolonii. To znacząco rozłoży ciężar zadań. W ten sposób każda osoba poświęca mniej wysiłku i wolniej się męczy, a w efekcie rośnie wydajność i szybkość pracy. To właśnie nazywamy czynnikiem współdzielenia. Teraz musimy tylko doszacować tę liczbę. Jeśli chcemy na przykład coś zbudować, to ile osób potrzebujemy, aby zrobić to szybko i sprawnie? Jak możemy maksymalnie zoptymalizować pracę? Cóż, to zależy od potrzeb tych ludzi, od dostępnych zasobów i od wydarzeń, na które nie mamy wpływu, takich jak pogoda i tak dalej. Ale generalnie można tę liczbę oszacować za pomocą pewnych funkcji matematycznych. Saloti opowiada bardziej szczegółowo o tych funkcjach w swoim artykule. Możecie go przeczytać, jeśli jesteście tym zainteresowani, ale ogólnie rzecz biorąc, naukowiec wytycza 5 obszarów, które należy wziąć pod uwagę przy kalkulowaniu tej liczby. Te obszary to zarządzanie ekosystemem, produkcja energii, przemysł, budynki oraz czynnik ludzki. Czynnik ludzki dotyczy takich rzeczy jak wychowanie i edukacja dzieci, sport, gry, muzyka i tak dalej. W końcu wszystko sprowadza się do dwóch zagadnień. Ile mamy czasu i jak dobrze mieszkańcy kolonii będą ze sobą współpracować? Jaki więc był wynik tych wszystkich obliczeń? Ostatecznie Saloti stwierdził, że do skutecznego przetrwania na Marsie potrzebowalibyśmy co najmniej 110 osób. Jest to minimalna liczba potrzebna do stworzenia samowystarczalnej cywilizacji, ale byłoby lepiej, gdybyśmy nie zabierali ze sobą zbyt wielu ludzi. Im więcej pasażerów zabierzemy na statek kosmiczny, tym trudniej będzie przewidzieć, co się może stać. W końcu, jak już powiedzieliśmy, ludzie zawsze coś psują w relacjach z innymi ludźmi. Lepiej więc trzymać się około 110 osób. Oczywiście jest to bardzo luźne oszacowanie, a do tego dochodzi masa różnych założeń i niewiadomych, ale nawet ta liczba jest już bardzo przydatna. Teraz naukowcy wiedzą, ile osób jest niezbędnych do zasiedlenia innej planety. Kolonizacja innych światów to bardzo złożone zagadnienie i jego rozwiązanie zajmie nam bardzo dużo czasu. Jest bardzo mało prawdopodobne, że w najbliższej przyszłości polecimy na Marsa. To zadanie może nam zająć kilkadziesiąt, a nawet 100 lat. Dlatego najlepiej